polski prawnik, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego, reprezentujący Polskę na wielkich wydarzeniach takich jak Kongres w Konstancji. Jest bez wątpienia jednym z największych polskich uczonych w średniowieczu. Zasłynął traktatami o wolności religijnej. Prekursor tolerancji religijnej. Prawnik, uczony, pisarz. Paweł Włodkowicz, współtwórca Polskiej Szkoły Prawa Narodów. Profesor Paweł Włodkowicz to twórca uniwersalnego systemu prawa międzynarodowego. Na Soborze w Konstancji zadał krzyżakom klęskę równą Wiktorii Grunwaldzkiej, głosząc prawdę o niezbywalnym prawie każdego człowieka do życia i jego obrony bez względu na religię i narodowość. Urodził się w Brudzeniu Dużym na ziemi dobrzyńskiej. Nie jest dokładnie znany moment jego narodzin. Był księdzem katolickim, uczonym, prawnikiem, pisarzem religijnym i prawno-ustrojowym. Ukończył najpierw szkołę przy kolegiacie świętego Mikołaja w Płocku, a później studia. Najpierw studiował w Pradze, później w Padwie i wreszcie w Krakowie. Uzyskał szereg tytułów bakałarza, mistrza sztuk wyzwolonych, bakałarza dekretów, a w końcu doktora dekretów na Akademii Krakowskiej. To prawdziwa gwiazda na firmamencie polskiej nauki, zwłaszcza nauki prawa kanonicznego i międzynarodowego. Człowiek bardzo solidnie wykształcony, studia na prestiżowym uniwersytecie w Pradze, a następnie uzupełnione jeszcze o wyjazd do Italii i tam studia na Uniwersytecie Padewskim. Niedługo później został rektorem Akademii Krakowskiej, później także pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu w Krakowie. Przez wiele lat był polskim przedstawicielem, polskim reprezentantem w sporach z zakonem krzyżackim. Najpierw przed królem Zygmuntem Luksemburczykiem, później w czasie soboru w Konstancji, a wreszcie przed papieżem Marcinem V. Na soborze w Konstancji Paweł Włodkowicz, wykazując się nieprawdopodobną erudycją, ale też rozmaitym wykorzystaniem argumentacji, potrafił przekonać Rzym do tego, że nasze argumenty, argumenty polskie w sporze z zakonem krzyżackim są właściwe. Okazało się, że Polak potrafi, Polak może. W przypadku Pawła Włodkowica, który na soborze w Konstancji walczył z falsyfikatami kruszwickimi i z innymi kłamstwami krzyżackimi, okazało się dobyć skuteczne. Owszem, wygrał na soborze w Konstancji i prawa polskie do określonych ziem zostały potwierdzone. Zapamiętany został z jednej strony jako reprezentujący Polskę, broniący polskich interesów w sporach z zakonem krzyżackim, a w skali światowej jako jeden z prekursorów wolności religijnej. Był przeciwnikiem spalenia Jana Husa. Mówił, że z heretykami powinniśmy rozmawiać, ale i przekonywać ich słowem, a nie czynem i nie przemocą. Paweł Włodkowicz kojarzony jest też z ideą swego rodzaju tolerancji religijnej i również nie uciekania się do przemocy w trakcie ewangelizacji czy chrystianizacji. On uważał, że należy ewangelizować, chrystianizować, ale bez użycia siły fizycznej. Uważał, że nie wolno najeżdżać innych państw, także pogańskich, tym bardziej pod pretekstem ich nawracanie. Paweł Włodkowicz wypracował zasady prawne dotyczące wolności narodów, które legły u podstaw Rzeczpospolitej Obojga Narodów.